Po 5 tygodniach zaostrzonych restrykcji doszło do poluzowania obostrzeń. Ponownie zostały otwarte sklepy w galeriach handlowych. Czy wrocławianie są zadowoleni z tego, że znów mogą tutaj robić zakupy? Byłam już w innej galerii i zadowolona jestem. Cieszę się niesamowicie. Całkiem zadowoleni. Lepiej, żeby było, niż żeby nie było, nie? Mnie jest obojętnie. Wiesz. Z galerii? No, no tak, zdecydowanie tak. Ale powinny być otwierane następne restauracje, hotele. Tak, jestem, ale nie chodzę, nie korzystam z tego. Z tym zachowaniem środków ostrożności, no i wtedy można zakupić to, co nam jest niezbędnie potrzebne. Sklepy w galeriach handlowych znów zostały otwarte, ale niektóre lokale w nich wciąż nie działają. Zamknięte są kina i kluby fitness, a gastronomia działa tylko na wynos. Nadal obowiązuje reżim sanitarny. Obostrzenia są takie, jak były wtedy, kiedy galerie mogły być otwarte, czyli mamy tu ograniczenie co do ilości osób na metr kwadratowy, mamy ograniczenia co do noszenia maseczek. Każdy z najemców dba o środki czystości, czyli mamy dezynfekcję rąk przed wejściem, mamy pilnowaną ilość osób, które mogą przebywać na terenie sklepu. Otwarto nie tylko sklepy w centrach i galeriach handlowych. Ponownie działają muzea i galerie sztuki. Kolejną zmianą jest zniesienie godzin dla seniorów. Wciąż zamknięte są restauracje, bary, kluby fitness i siłownie. Pomimo zakazów związanych z pandemią koronawirusa, ta ostatnia z branży częściowo zdecydowała się wznowić swoją działalność. 1600 obiektów, tak jak mówiliśmy, dzisiaj jest otwartych i pewnie sukcesywnie będą się otwierać kolejne, ale nie będziemy publikować żadnej listy, mapy z otwartymi klubami. Każdy klub we własnym zakresie, własnymi kanałami, często na jakichś wewnętrznych grupach, tak będzie komunikował o swoim otwarciu. Więc to myślę, że warto, żeby wybrzmiało. Jak podkreśla prezes Polskiej Federacji Fitness Tomasz Napiórkowski, sytuacja jego branży jest na tyle finansowo trudna, że nie było innego wyjścia. Można albo się definitywnie zamknąć, albo działać w reżimie sanitarnym i dochodzić swoich praw. Więc tutaj przedsiębiorcy po prostu nie mają już wyboru. To nie jest, nawet nie do końca powinno się to nazywać buntem. To jest po prostu ostateczność, której się podjęliśmy, o której informowaliśmy od tak naprawdę połowy października, że jeśli nie będzie konkretnej daty odmrożenia i będzie niewystarczająca pomoc, a ta pomoc jest niewystarczająca, to mamy efekt taki, jaki mamy. Nowe obostrzenia będą obowiązywać co najmniej do 14 lutego. Bartosz Wieczorek, Echo 24.